Cześć, witajcie. Niedawno oglądaliście na tym kanale być może recenzję Motorola Edge 40 Pro. A dziś zapraszam Was na recenzję tańszego, prostszego nieco modelu Motorola Edge 40. Na początek szybko zerknijmy, co kryje to ekologiczne opakowanko. W środku na szczęście obyło się bez ekobzdur, bo o ile opakowanie i przekładka są rzeczywiście z ekologicznego papieru, o tyle ładowarki na szczęście nie zabrakło, w dodatku szybkiej ładowarki. Nie zabrakło również pochrowca, aczkolwiek w przypadku tego smartfona nie jest on niezbędny, ponieważ tył pokryto wegańską skórą, czyli powiedzmy to wprost, tworzywem, ale o bardzo fajnej fakturze i bardzo przyjemnym w dotyku. Moja branżowa koleżanka, którą niniejszym serdecznie pozdrawiam, określiła tą obudowę mianem miziastej. To bardzo fajne określenie, bo doskonale oddaje istotę sprawy. Ona jest taka fajna w dotyku, taka właśnie miziasta. Ogromnym plusem tej obudowy, tego wykończenia jest fakt, że praktycznie wcale nie zbiera śladów paluchów, a po stronie minusów, no cóż, zaliczyłbym to, że trochę czepiają się tutaj paproszki, co zresztą na pewno zobaczycie na przebitkach, dostrzeże w prawne oko, że tu gdzieś tam gdzieś się coś przyczepiło. Ciężko to usunąć, ale nie jest to jakiś straszny dramat, bo z drugiej strony ta obudowa zapowiada się na trwałą, a na pewno się też nie porysuje. Obudowę oparto o wąziutką, ładną metalową rameczkę, okraszając to wodoszczelnością w klasie IP68. A front, no cóż, na froncie bardzo fajniutki, OLEDowy, a w zasadzie pi-OLEDowy wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala, odświeżaniu do 144 Hz. Rozdzielczości oczywiście Full HD i lekko zagiętych bokach. Ja wiem, że nie wszyscy to lubią, ale te zagięte boczki w połączeniu z podobnym wyprofilowaniem tyłu obudowy sprawią, że ten smartfon genialnie wręcz leży w dłoni. I zobaczcie, on wcale nie jest mały, a ja spokojnie go obejmuję w całości paluchami. Zatem może to być całkiem fajny wybór dla kogoś, kto ma drobniejsze dłonie. Wyświetlacz jest przeuroczy. Jestem nim zachwycony, prawie tak samo jak w przypadku wyświetlacza tej droższej Motorola z dopiskiem Pro. Dlaczego mnie tak zachwycił? Bo po pierwsze bardzo ładnie prezentuje kolorki, a po drugie rewelacyjnie sprawdził się w słonecznych, których akurat ostatnio nam nie brakowało, ale były też świetną okazją właśnie do wypróbowania tego wyświetlacza i jego wysokiej jasności w praktyce. W praktyce sprawdził się świetnie, a jedynym szczegółem, na którym mógłbym trochę poutyskiwać, chociaż mnie osobiście wcale nie dokucza, jest specyficzne sterowanie odświeżaniem. Gdy decydujemy się na automatykę, odświeżanie dochodzi maksymalnie do 120 Hz, bo osiągnąć pełne 144 Hz trzeba je ustawić na sztywno, a to z kolei oznacza większe zużycie energii. Dla mnie to nie jest problem, a mnie po prostu ten ekran cieszy wysoką jasnością, fajnymi kolorkami i również przyjaznością dla wzroku, bowiem minimalny poziom jasności schodzi rzeczywiście naprawdę bardzo nisko, ekran nie mryga wówczas i do tego oczywiście jest ochrona wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim, czyli to zarzucenie. Wiadomka, to już w zasadzie jest standardem, podobnie jak możliwość dopasowania kolorystyki do naszych upodobań. Tutaj oczywiście Motorola niczego nie zapomniała. Nie zapomniała też niestety o kiepskim umiejscowieniu czytnika linii papilarnych pod ekranem. Cały czas z uporem maniaka, bo to już jest kolejny model, w którym na to narzekam, Motorola kładzie go zbyt nisko. Przez co wymaga on specyficznego, mocniejszego zagięcia kciuka. Jakby był wyżej, po prostu wygodniej byłoby przykładać palucha do niego, ale do działania samego czytnika, no to już jakichś poważniejszych zastrzeżeń nie mam. Jest w porządku, wystarczająco szybki, wystarczająco poprawnie odczytuje odcisk palca, rzadko się myli. Naturalnie, jak wolicie rozpoznawanie pysia, to też tutaj jest, ale ja tradycyjnie odradzam korzystanie z tej opcji, chyba że po prostu musicie. No i teraz czas na kilka słów na temat interfejsu. Ja zawsze chwaliłem Motorola za to, że ma surowy interfejs, a dodaję tylko parę pomysłowych rzeczy, jak chociażby to, co zawsze pokazuje, czyli włączanie latarki poprzez potrząsnięcie telefonu. Uwielbiam to i to jest naprawdę mega wygodne w codziennym życiu. No i oczywiście nadal to wszystko mamy. Nadal mamy sporo innych dodatkowych gestów, nadal mamy naturalnie tryb cienny, nadal mamy specyficznie troszeczkę działający Always On Display. Motorola dodała teraz jeszcze podświetlenie brzegów, no bo ekran ma zagięte krawędzie. Jak odłożymy telefon ekranem w dół, no to tu fajnie nam się powiadomienia ukazują po boczkach. Jest też całkiem sporo opcji związanych z personalizacją
personalizacją wyglądu interfejsu. Od jakiegoś czasu Motorola dodaje też taki pakiet zabezpieczeń Moto Secure, gdzie wszystkie opcje związane z bezpieczeństwem są ładnie, czytelnie tutaj prezentowane. I co równie ważne, wszystkie te dodatki od Motorola są dostępne w osobnej aplikacyjce, chociaż oczywiście część z nich jest dublowana w zwyczajnych ustawieniach, ale ta aplikacyjka, jak widzicie, ma taki fajny, przejrzysty układ. Ktoś może narzekać, że pewne rzeczy się dublują, ale z drugiej strony jest to taki ukłon w stronę tych mniej doświadczonych użytkowników, którzy w zasadzie widzą czystego Androida i być może w ustawieniach na te dodatki by nie natrafili. Tutaj bez problemu je trafią i mają je wszystkie w jednym miejscu. I ja bardzo lubię to rozwiązanie i doceniam je. Nie zabrakło trybu Ready For, czyli możliwości przekształcenia tego telefonu w coś na kształt komputerka. Ale niestety, żeby nie było aż tak dobrze, Motorola musiała zarazem coś zepsuć. Wiecie, co zepsuli? A no niestety zaczynają już robić to, co wielu innych producentów, czyli dokładać nam niekoniecznie chciane przez nas aplikacje. I gdyby to była tylko kwestia nieinwazyjnego wyświetlenia proponowanych apek na starcie, nie robiłbym w ogóle problemu. Sęk w tym, że część aplikacji z proponowanych jest już preinstalowana i one tak czy siak się pojawią, a potem i tak nachalnie wyskakuje mi okienko z kolejnymi sugerowanymi aplikacjami. Bardzo mnie to zirytowało. Nie dlatego, że Motorola w ogóle to zrobiła, tylko dlatego, że zaczęła to robić. Przyzwyczaili mnie do fajnego, czystego, prostego, ładnego, schludnego interfejsu, a teraz zaczynają go psuć dodatkami, których ja po prostu nie chcę. Ja oczywiście część z tych aplikacji może bym sobie zainstalował, ale to ja bym chciał, a nie są mi wciskane na siłę. W dodatku w nieco, w mojej ocenie, nachalny sposób. Także cóż, Motorola, nie idź tą drogą. Poprzednio podobało mi się zdecydowanie bardziej. Co do działania telefonu, do jego wydajności nie ma większych zastrzeżeń. Jest prawie flagowo, czyli ja bym to nazwał od mocniejszy średniaczek, góra segmentu średniego. Mamy tutaj MediaTek Dimensity 8020, mamy do tego 8 giga pamięci, ale nie tej super szybkiej, bo tej trochę wolniejszej DDR4X i też tej troszeczkę wolniejszej pamięci wewnętrznej UFS 3.1, czyli jest co najmniej dobrze, by nie powiedzieć wręcz bardzo dobrze. Króciutko, telefon pracuje bardzo płynnie, pozwala pograć, nie tnie się w zasadzie w żadnych okolicznościach, nie nagrzewa się nawet kiedy zapędzimy go do wytężonej pracy i nie straszy trotlingiem. I kurczę, tak powinno być. Ja nie wymagam topowego Snapdragona w każdym smartfonie, ale niechby każdy pracował tak jak ten. Bardzo fajnie, bardzo płynnie. To mi się, moi drodzy, naprawdę podoba. Podoba mi się też działanie akumulatora. Telefon jest smukły i do tego, wiecie, na moje odczucie stosunkowo lekki. No i rzeczywiście w środku nie ma typowej obecnie baterii 5000 mAh, jest ciutkę mniejsza. Ale mamy szybkie ładowanie, 68 W. Do tego mamy jeszcze ładowanie indukcyjne, no już wolniejsze, 15, ale przynajmniej jest. Jest ładowarka w komplecie. No i najlepsze jest to, że ta bateria 4400 mAh też bez problemu utrzymuje smartfon przez 2 dni przy życiu, czyli znowu mamy do czynienia ze smartfonem dwudniowym, choć ma trochę mniejszą od baterii, jaką zazwyczaj obecnie w telefonach spotykamy. Kurczę, czego tu chcieć więcej? Szybkie ładowanie jest, 2 dni pracy są, indukcja jest, ja jestem na tak. Czy na tak będę również w dziedzinie komunikacji? Jak najbardziej, moi drodzy. Tu serio nie ma się kompletnie do czego przyczepić. Wszystkie niezbędne interfejsy są na pokładzie, wszystkie działają bezproblemowo, niczego niepokojącego nie zauważyłem. Do tego mamy głośniki stereo z Atmosem. Co prawda nie jest to w pełni symetryczne stereo, bo jak zwykle jeden głośnik sobie gra tutaj, drugi to jest ten słuchawkowy. Ale muszę powiedzieć, że ich brzmienie jest całkiem sympatyczne i miłe dla ucha. Nie są takie metaliczne, nie są agresywne w brzmieniu. Pojawia się nawet coś na kształt basu, a do tego mamy całkiem rozbudowane pole do korekcji w ustawieniach audio. Także jeżeli chodzi o to, to jest całkiem spoko. Do pełni szczęścia smartfonowego brakuje mi tu mini jacka, chociaż telefon jest stosunkowo smukły. No, może dlatego właśnie nie ma mini jacka. Zatem jesteśmy skazani albo na kombinowanie, szukanie jakichś pasujących słuchawek pod USB-C, bo w komplecie oczywiście ich nie ma, albo na słuchawki bezprzewodowe. No ale generalnie pod względem audio jest całkiem spoko, także też nie będę narzekał. I czy będę narzekał na fotografię? Motorola podeszła tutaj bardzo sensownie moim zdaniem do kwestii fotograficznej. Bo nie wygłupiali się z jakimiś dodatkowymi dwójeczkami, czy tam do makro, czy do rozmywania tła. Nie, jak widzicie, jest, można powiedzieć nawet trochę biednie, ale mądrze. Mądrze, bo mamy aparat główny 50 megapikseli z genialną przysłoną 1.4. To naprawdę, można powiedzieć, ewenement na skalę smartfonową.
Taka przysłona jest naprawdę super, ale o tym za chwilkę. Do tego mamy aparat szerokokątny i to też nie jakaś biedna ósemka, tylko trzynastka. W dodatku pełniąca również rolę aparatu do makro, a nie byłbym zaskoczony, gdyby brała też udział w rozmywaniu tła, bo rozmywanie tła działa tutaj całkiem fajnie. Trochę zaspoilerowałem, ale okej. Okay. Jeżeli chodzi o rozmywanie tła na portretach z postaciami, tam gdzie aparat złapał twarz, bardzo dobrze, tutaj się wiele nie myli, jest jak najbardziej ok, jest fajna plastyczność tego tła. Natomiast zauważyłem, że Motka ma troszeczkę problem z obiektami nieożywionymi, bo o ile pomnik, gdzie widać twarz, również złapie ładnie, o tyle na przykład, kiedy chcielibyśmy sobie zrobić kwiatek z rozmytym tłem, to może już się nie udać. No ale to taki szczegół. Ogólnie zdjęcia są naprawdę świetne, bardzo mi się podobają. Są takie, jak ja lubię, z mocno nasyconymi kolorami, chociaż czasem nawet bym powiedział, że Motka troszeczkę przesadza i troszeczkę zanadto ubarwia naszą rzeczywistość, ale kiedy tak sobie powiększyłem te zdjęcie, sobie na nie popatrzyłem, mówię, kurczę, one są po prostu ładne. One są może nawet troszeczkę przeładnione, ale w bardzo fajny sposób. Jeżeli mamy niebo błękitne, to ono jest błękitne, ale nie jest przekolorowane, nie jest przefarbowane na jakieś tam fiolety i podobne takie, tylko rzeczywiście ten kolorek jest troszeczkę bardziej podkręcony od naturalnego, ale nadal taki, jaki być powinien. To samo zieleń, trawa, drzewa, inne tam chęchy są po prostu ładnie zielone, ale nie przekolorowane w stronę biurowych zakreślaczy. Nocne foteczki też bardzo fajne, aczkolwiek tu zdecydowanie rekomendowałbym cały czas korzystanie z dedykowanego trybu nocnego, bo po prostu zdjęcia w trybie nocnym wychodzą lepiej. Widać więcej szczegółów, nie ma takiego agresywnego odszumiania, ale znowu nadmiaru szumów też nie widać. Kolory są akuratne, ale znowu troszeczkę czasem przegięte. I czasem niestety ta Motorola ma trochę problem z oddaniem rzeczywistości, czyli nocy taką, jaka jest, ciemną. O selfiakach za dużo nie mówiłem, ale też aparat 32 mega, całkiem spoko. Selfiaczko w mojej ocenie najgorzej wychodzi portretowanie, czyli odcinanie tła, no bo tutaj obiektyw jest jeden, więc wszystko załatwuje oprogramowanie, które czasem się gubi nawet na mojej zupełnie łysej czaszce. Generalnie do fotografii jak najbardziej ten telefon mogę śmiało polecić. Do filmowania w sumie też, bo w zasadzie filmiki wyglądają trochę podobnie jak fotki. Również mocne, intensywne barwy. Płynność obrazu i dźwięk są przynajmniej dobre, by nie powiedzieć bardzo dobre. Ponarzekałbym troszeczkę na widoczne zanadto na filmie działanie stabilizacji. Kiedy idziemy, obraz ma takie charakterystyczne drgania, których nie spodziewałbym się po aparacie z optyczną stabilizacją obrazu. Nie jest to jakoś szczególnie dokuczliwe, ale daje się to dostrzec, daje się to zauważyć, szczególnie kiedy scena jest trochę bardziej dynamiczna. Z ciekawostek, aparat ma funkcję poziomnicy ustawiającą kadr bez względu na to, jak kręcimy telefonem. To też się może przydać. Jest tryb vlogowania, czyli jednoczesne nagrywanie przednim i tylnym aparatem, jak ktoś sobie lubi pogadać, a jednocześnie pokazywać, co się wokół dzieje. Jest oczywiście tryb manualny, jest opcja skanera tekstów i jest też kolor spotowy, który znamy już od dawna z telefonów Motorola. A interfejs fotograficzny, bomba dla mnie, super, bardzo przejrzysty, bardzo schludny i wygodny w użyciu. No i teraz pewnie zastanawiacie się, czy polecam Wam tą Motorola, czy spodoba Wam się. Oczywiście, spodoba mi się trochę mniej niż Motorola E40 Pro, no ale też kosztuje mniej, prawda? A ile kosztuje? Do wyboru mamy trzy kolorki, bo tego jeszcze nie wspomniałem, i cena wynosi 3000 bez złotówki, 2999. Czy warto? Teraz krótko. Moim zdaniem wszystko jest w jak najlepszym porządku, wszystko tu zagrało, śmiało możecie ten telefon kupić. Ale ja bym zwrócił uwagę na jeden problem tego telefonu, który on ma, i to jest konkurencja. I to nawet wewnętrzna konkurencja w ramach Motorola. Bo powiem szczerze, gdybym ja miał kupować Motorola dla siebie, to nie wiem, czy bym wybrał ten model. Bo zastanowiłbym się, czy nie przeoszczędzić i nie kupić na przykład E30 albo Moto G200. Parę stówek ładnych, parę stówek w kieszeni, a w sumie też fajne telefony. Czy właśnie nie dozbierać kasy, nie dobrać kredytu i nie wziąć Motorola E40 Pro, która jest po prostu świetna pod każdym względem. Ta też jest świetna pod każdym względem, tylko właśnie miałbym takie tutaj pewne wahania w sobie. Natomiast jeżeli macie akurat trzy koła do wydania, lubicie Motorola, albo operator Wam ją proponuje, albo dostajecie to w prezencie, no to bomba, słuchajcie. Ten telefon zdecydowanie ja rekomenduję. Jest to jeden z telefonów bez pudła. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, nim go kupicie, zastanówcie się, czy może lepiej nie dołożyć trochę kasy, a może lepiej trochę zaoszczędzić i czy na pewno chcecie właśnie tego.
jeżeli chcecie tego i się na niego zdecydujecie, będziecie pewnie zadowoleni. Ja w zasadzie byłbym, bo tak naprawdę to jest sympatyczny i udany telefon bez poważniejszych mankamentów. I na tym poprzestańmy, a ja już dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.